Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja mam na imię Łukasz, a dzisiaj będzie pomarańczowy Benchmade z serii Hunt, czyli Benchmade Tagged Out. Zapraszam. A zanim przejdę do bohatera dzisiejszego odcinka, przypominam, że 8 września w sklepie Makama odbędzie się Makama Day, gdzie będziecie mogli mnie posłuchać całkowicie na żywo. Po wszystkim będzie można zbić pionę, pogadać trochę o nożach. Także ja Was serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Przypominam, że na stronie kamoshop.pl w zakładce dropy możecie kupić gadżety z Knife Division. Koszulki, bluzy, czapki, kubeczek nawet mam. Mamy czapeczki zimowe i sporo różnych innych rzeczy. Tak się prezentuje nasz Benchmade. Na necie spotkałem się z taką opinią w ogóle. Nie to, że na jakichś grupach, tak gdzieś w któryś sklep to napisał, że jest to tak naprawdę taki Bugout XL. Ciekawa opinia. Nóż mam ze sklepu kolba.pl, co już może wiecie lub nie wiecie z Facebooka. Tak, dostałem Benchmade'a Tagged Out, dostałem też Benchmade'a Mini Adamas. Dostałem je do recenzji i mówią: Łukasz, weź no tam coś powiedz. No. Pokaż ludziom. No to Wam pokażę. Pomarańczowy Benchmade Tagged Out. Jest też opcja w karbonie i Magna Cut chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chcę Was tu w błąd wprowadzić, tak mi się wydaje. Nóż jest zadziwiająco lekki. Niestety ten Grivory jest taki właśnie, no niestety, strasznie plasticzany i no jest to dosyć śmieszne uczucie w ręce. Same okładki, no to już kto miał Benchmade'a, chociażby Bugouta, to wie. Siegno. Ale podobno to jest dosyć wytrzymały materiał, także nie ma się co tym przejmować. No w dotyku jest taki plasticzany i to naprawdę czuć tak, jakby sobie człowiek kupił chińską zabawkę w latach 90. Nie? Mama, kup mi Actionmana. No, mamy Actionmana na targowisku i tam wjeżdżasz, a tam Bliat Man i coś tam. No nieważne. No jest ten plastik fantastic taki, no taki, no, jedni będą to lubić i nie będzie im to przeszkadzać, ktoś inny powie: nie, no daj ty spokój, przecież to jest tragedia totalna. To na pewno, co jest na plus w tym nożu, to to, że jest, tak jak już powiedziałem, zadziwiająco lekki. Dodatkowo głownia jest ultra cieniuśka. Ona ma 2,3 mm według mojej suwmiarki i jako jakaś taka terenowa żyletka, tudzież terenowe narzędzie do cięcia rzeczy wszelakich, powinno w teorii sprawdzać się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Zmierzam po prostu do tego, że to jest nóż z serii Hunt, czyli do takich osób, które gdzieś tam lubią chodzić na polowania. I właśnie jeżeli szukają narzędzia, tak jak mówię, do cięć wszelakich plus jakiegoś właśnie oprawiania zwierzęcia na przykład albo coś takiego, to będzie według Benchmade'a. To jest ich propozycja na taki właśnie nóż dla myśliwych. Jednocześnie, czy któryś z myśliwych wydałby na nóż ponad 700 zł? Nie wiem, ale z drugiej strony wcale by mnie to nie zdziwiło. Mamy tutaj typowego oczywiście dla Benchmade'a i właściwie są twórcą tej blokady, czyli prawdziwy, oryginalny, jedyny w swoim rodzaju Axis Lock. Otwierany, nóż jest otwierany otworem w głowni, jak widzicie. I tutaj już się trzeba troszeczkę skupić, bo z kciuka można to zrobić, ale nie jakoś tam i coś tam, tylko tak bardzo spokojnie. Jednocześnie Spidey Flickiem da się, tylko trzeba się troszeczkę wczuć. Ale chcę sprawdzić coś innego, bo wiele osób, będąc myśliwymi, nosi jakieś rękawice, prawda? A skoro nosi jakieś rękawice, no to teraz pytanie, jak się będzie ich używało. Tutaj akurat widzicie, mam pentagony, które niedawno kupiłem sobie. Dosyć grube, ale to są generalnie rękawice takie typowo do jakiejś roboty właśnie, więc w lesie mogą być jak najbardziej ok. No i teraz pytanie, jak się będzie używało tego noża. Z kciuka jest średnio. Przy zamykaniu jest jeszcze w miarę git. Jeżeli chodzi o otwieranie Spidey Flickiem, no da się, tylko trzeba to zrobić z takim lekkim wyrzutem. Odciąganie blokady jakby jest spoko. Nóż jest dosyć cienki, jak widzicie, więc otwieranie go, czy w ogóle trzymanie go w takiej rękawicy, no powoduje, że ten nóż nam się troszeczkę gubi. Więc jakby generalnie to jest dosyć gruba rękawica. No ale tak, spróbujmy jeszcze raz to pootwierać.
Więc do takiego noża to niekoniecznie musi być dobry pomysł. Ewentualnie ktoś musiałby te rękawice ściągać. Bo jednak dostęp też do tej dziury, gdyby to był jakiś kołek, o, wtedy na pewno byłoby łatwiej w takiej właśnie rękawicy go używać. No a tak niestety jest trochę trudno. Generalnie czucie tego noża w rękawicy nawet nie było takie tragiczne, chociaż nóż jest dosyć wąski, lekki. Chociaż ja jednak wolę grubsze noże, jeśli mam być szczery. Mam jednak trochę problem, żeby dostać się właśnie do tej dziury, żeby ten nóż wygodnie faktycznie się jakoś otwierało, ale to może też właśnie po prostu kwestia gdzieś tam ręki. Bo sam nóż, co zadziwiające, jest bardzo duży, znaczy bardzo duży, jest duży, a jednocześnie jest ultra lekki. Ale dobra, przejdźmy sobie dalej. Co do minusów, jakieś takie hotspoty, jakieś coś. W ogóle jak go ściskam, to czuję, jak się uginają okładki, nie? No i minusem tutaj troszeczkę jest ten właśnie klips, że on też idzie do góry i nie schodzi nam delikatnie w dół, jak widzicie. Tylko właśnie no, jest tak dosyć mocno do góry i teraz jak go ściskam, no to o, tutaj czuć, że się wbija nawet ślad jest, jak widzicie, nie? W ogóle ten klips jest dziwny. Jakby może był mniejszy, znaczy mniejszy, właśnie dłuższy może o ciupinę, bo tak to wygląda, jakby był troszeczkę za mały do całości. Ale ogólnie nożyk prezentuje się całkiem nieźle. W ogóle fajny jest ten pomarańczowy kolor. Na pewno będzie mocno gdzieś tam widoczny. Gdyby nam nóż wypadł z kieszeni, to na pewno łatwo go będzie znaleźć gdzieś tam w jakimś takim terenie leśnym. No bo jednak pomarańczowy, oprócz jesieni, no to w zasadzie nie występuje, nie? W lesie. Chyba, że mamy las i glast. Bo jak liściasty, to występuje, no bo liść. Tu w ogóle jeszcze też ciekawe jest to, że nóż ma bardzo króciutkie i dosyć wąskie linersy. I tak jak widzicie, to one tak naprawdę łapią się tylko za tą jedną śrubkę i dalej ich nie ma, a nawet do tej jednej śrubki one taki tylko wjazd jest delikatny, a tak to na wysokości mniej więcej tego, nazwijmy to, no, nawet to nie jest bolster jakby, ale chodzi mi o tą przednią część samej rękojeści. To one są tutaj na tej przedniej części rękojeści i delikatnie sobie wjeżdżają tutaj za tą śrubkę, która jest na środku. Więc one nam tak naprawdę podtrzymują przede wszystkim głownie, a dalej nie ma się co dziwić, że te okładki się uginają, bo tam nie ma linersów po prostu. Dobra, to tyle. Sprawdźmy sobie, jak tam jego ostrość. Zobaczmy, jak pójdzie test kartki. Test kartonu. Tu musicie wybaczyć, ale wyłączył mi się mikrofon, więc on po prostu będę mówił, jak było. No generalnie ostrość na kartce, jak widzicie, jest naprawdę mega, mega przyjemna. Pomimo tego, że nóż chyba jest z drugiej ręki tak naprawdę, tak sądząc po jego stanie. Kolba mi wysłała używkę. Ale nie, ale mimo wszystko ostrość jest jak najbardziej ok i te naprawdę te lekko ponad 2 mm głowni, grubości głowni, no to tutaj czuć. I ta stal CPM 154 naprawdę daje bardzo, bardzo przyjemny efekt. Także ostrość jest jak najbardziej w punkt, a przejdźmy sobie do kartonu. Ale to już Wam przyspieszę, będzie mniej mojego gadania. No sami widzieliście, jak wypadł test kartonu. Uważam, że jest jak najbardziej spoko. Test kartki. No magia. Podsumowując, Benchmade Tagged Out. No ogólnie nóż dosyć drogi, bo jednak te 700. No i teraz pytanie, czy ten nóż jest warty tych 700? Na pewno trochę płacimy tutaj za markę, no bo nie oszukujmy się, Benchmade jest naprawdę znaną marką. Mi osobiście wydaje się być cena jednak trochę przesadzona. Ale sam nóż jako taki jest jak najbardziej ok. Tylko teraz pytanie właśnie, czy do tej ceny, tym bardziej z tymi uginającymi się niestety okładkami. Komuś to może pasować, komuś to nie musi wcale pasować. Więc to już może zostawiam
bardziej Wam do oceny. Jak, ja tutaj jestem rozdarty. Przyznam się bez bicia, że jestem rozdarty, bo mam trochę problem z tym nożem właśnie ze względu na to, że okej, okay, Benchmade, fajnie, pełny płaski, fajnie, okładki, ładny kolor, ale to ich uginanie się jest dla mnie trochę tragiczne. Ale jednocześnie dzięki temu też jest taki lekki, tak, no bo ma też 61 gram, więc no coś za coś. Ale czy dałbym za ten nóż ponad 700 zł? No chyba tak średnio. Okej, okay, on jest duży, ale w tym wypadku mam trochę wrażenie, że jednak płacimy za logo. Ewentualnie będzie to taka fanaberia dla kogoś, kto naprawdę potrzebuje nóż z bardzo cienką głownią. No ale jednak zapłaci też tutaj dosyć mocno za znaczek. A jednocześnie nie ma póki co chyba żadnej sensownej konkurencji dla modelu, który jest typowo przeznaczony dla myśliwych, o czym świadczy ten właśnie bardzo jaskrawy kolor okładek, no żeby był gdzieś tam lepiej widoczny. No chyba nie ma póki co konkurencji, jak mówię. Ale jednocześnie też jest takim nożem, że będzie to typowo nóż tylko i wyłącznie do cięć. To też, żebyście mieli tego świadomość. Ja wiem, że Axis Lock, że powiecie mi, na Łukasz mówi, że to jest bardzo wytrzymała blokada, że ona sobie przecież poradzi, że nawet batonować nią w zasadzie można. Tak, oczywiście, że można, ale nie z tak cieniutką głownią. Tutaj już nam głownia może strzelić, a blokada może nie musi wcale puścić. Więc też, żebyście mieli tego świadomość. Więc jak mówię, ja w przypadku tego noża naprawdę jestem rozdarty. Cenowo dla mnie jest za wysoko, ale jednocześnie sam nóż bardzo mi się podoba. Więc tutaj już chyba będzie trochę na tej zasadzie, że jeżeli komuś się ten nóż podoba, ale jest w stanie zaakceptować cenę, no to spoko, to jak najbardziej. A jeżeli ktoś tej ceny nie zaakceptuje, no to niestety będzie sobie musiał dać z nim spokój, ale jednocześnie musi też mieć świadomość, że chyba, nie wiem, też dlatego mówię chyba, bo też nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba jako tako Benchmade Tagged Out nie ma takiej porządnej konkurencji w tym sensie właśnie, że nóż musiałby mieć pełny płaski, nierdzewną blachę, w tym przypadku właśnie CPM 154, więc całkiem przyjemnie. Wagę przede wszystkim, wydaje mi się, że nie ma dla niego konkurencji. A, no i też co dosyć istotne, żeby ten nóż był jednak nożem z tych większych, bo Benchmade Tagged Out jednak ma te ponad 20 cm, więc nie jest tam też mały jakiś taki pizdryczek. Także ja tutaj jestem, ja tu osobiście stoję w rozkroku, jak to się mówi, i nie bardzo wiem właśnie, jak się do tego noża, czy go Wam polecić, czy nie. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o Benchmade Tagged Out. Ja oczywiście zapraszam Was do sklepu kolba.pl, gdzie możecie sobie ten nóż kupić. Oprócz tego pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też tam na wszystkie social media i jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.